Właśnie jadę sobie tutaj w jakieś ciekawe miejsca, które mi się tu pokazywały na drogowskazach. Tak ogólnie to jestem w miejscu, które nazywa się Williams Bay. I jest tu kilka ciekawych takich, no powiedzmy, zjazdów na tej trasie. Oczywiście, jak widzicie, droga jest nieutwardzona, a w tamtą stronę jest, ale tu było więcej atrakcji, więc oczywiście jadę, a tam pojadę sobie później, także no, widzicie co widzicie, ja się przejadę kawałek do końca, już widzę, jest pierwszy drogowskaz, cóż to takiego, Mudfish Bay i Waterfall Beach, właśnie chciałem tam pojechać, na Waterfall Beach. Także pojedziemy teraz sobie na Waterfall i po kolei będziemy jechać tutaj po atrakcjach. No i zobaczymy, co tu ciekawego jest. Widzę, że się trasa skończyła, tak? Tak, dokładnie. No. No, a ja sobie pójdę tam. Jak widzicie, do zobaczenia na miejscu. No i jestem na plaży Waterfall. Tak naprawdę to, o, już wiem, dlaczego się tak nazywa. Bo jest wodospad. Tego bym nie wiedział. Zastanawiałem się, dlaczego tak się nazywa, a już wiem, bo widzę. Podejdę sobie zobaczyć. I jest ten oto mały wodospad, ale jest całkiem fajny. Więc już wiemy, dlaczego tak się nazywa ta plaża. No cóż, może jest ich więcej, ale to jest napisane Waterfall, więc chyba chodzi o ten jeden. No, przejdę się tam jeszcze kawałeczek i będę wracał. Jak przystało na australijskie plaże. No, jest oczywiście niesamowita. Tak jak porównywałem te plaże z Nowej Zelandii, tak teraz porównuję z Australii. No, ciężko powiedzieć. Widać, australijskie plaże są trochę bardziej tropikalne według mnie. Ten jasny piasek. W Nowej Zelandii czasami są kamieniste, czasami ten piasek jest bardziej żółty, a tutaj jest biały, taki jak z rajskich plaż. Także bardzo ciekawy. Patrzę, czy tutaj nie ma jeszcze jakiegoś kolejnego wodospadu, ale chyba nie. I tak właśnie wygląda ta jedna z plaż, które tu się znajdują. Podejdę sobie jeszcze kawałeczek, jeśli mi nie zalało. O. Tu jest ślisko. Lepiej może tędy nie iść. Szczególnie jak woda by podbiła. A rzeczywiście podbija. Wejdę wyżej. I tak
tak to wygląda. To teraz właśnie podbiła woda, gdzie szedłem. Byłbym fajnie zalany. Jestem w miejscu zwanym Mad Fish Bay, tak się to nazywa. Składa się to chyba z dwóch plaż i takich małych wysepek, które tutaj niedaleko się pojawiają. Ciekawe miejsce, jak zwykle niesamowity kolor wody. Przeźroczysta, czyściutka. No i oczywiście pewnie bardzo niebezpieczna z tym, co w niej pływa. Także nawet nie próbuję. Bardzo chciałbym zobaczyć tutaj jakieś może wieloryby albo inne ciekawe zwierzaki. Niestety chyba nie uda mi się, ale może któregoś dnia, jeszcze jest sporo czasu. Jeszcze na wielu plażach będę, także z nich może uda się wypatrzeć. I taki jest widok. To tyle, jadę w kolejne miejsce. Do zobaczenia. No, idę teraz do miejsca nazwanego Elephant Cove. Nie wiem tak naprawdę, coś to takiego, ale pewnie jest ciekawe. No, tu widzę jakiś taki przesmyk. No to zobaczymy. Fajnie. Nieźle. Widzę, że tutaj nie przejdę. Chciałoby się, ale się nie ma. Dobra. Wracam. Będę zaraz miał całe mokre buty. No jak widzicie, wszedłem na górę tych słoniowych skał. No, jak widać, bardzo ciekawy widok. Cóż to natura może sobie stworzyć. Naprawdę niesamowite. Takie kamory wielkie. Nieźle. Naprawdę super to wygląda. Zatkało mnie, już nie wiem, co mam powiedzieć. Cały czas chodzę z nadzieją, że gdzieś tutaj właśnie zobaczę wieloryby. Jeszcze wypatruję je. Na oceanie, ale nie jest łatwo. Trzeba by tak przesiedzieć dłuższy czas
i albo zobaczysz, albo nie. Może się zdarzyć, że się nie uda. No, niestety. No. No, żebyście nie mówili, że mnie tu nie ma, to jestem. Jestem właśnie na tych oto skałach. Troszkę tu niebezpiecznie, ale zdrowy rozsądek oczywiście. Nie podchodzę do krawędzi. Idę sobie właśnie do miejsca zwanego, znaczy już praktycznie tu jestem. Miejsce nazywa się Green Pools, czy Green's Pool, coś takiego, chyba Green's Pool. No, widać takie zielone baseny, ciekawe. Tak to wygląda tutaj dookoła. No a ja lecę sobie do przodu. Zobaczymy, co tam ciekawego dalej. Widzę oczywiście jakąś plażę i wiem, że z tej plaży jest wyjście już na parking, także też będę się kierował do samochodu i ruszał wreszcie w drogę, bo jutro spotykam się z Januszem z kanału Kącik Hani i chciałbym dotrzeć, tak jak obiecałem, przed południem do Perth. No, być może się uda. Miejmy nadzieję. Bo póki co, no, co chwilę się zatrzymuję. Nie mogę się powstrzymać przed tymi widokami. No, ale no, chyba się nie obrazi, jeżeli przyjadę troszeczkę później. Chociaż będę się starał. Już tylko niecałe 700 km. Powiedzmy 600. Także spokojnie. Dam radę dojechać do jutra. Do Perth oczywiście. Pięknie tutaj jest, naprawdę. Niesamowite miejsce. Ostatni rzut oka. I będę ruszał dalej. Także pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym miejscu po drodze, bo to jest już ostatnie na Williams Bay. Dojechałem z jednego do jednego z celów, w którym właśnie jestem. Jest to przylądek, nie pamiętam jaki, jak zwykle, ale oczywiście mam to na chwilę, jak będę przechodził tutaj. Tak wygląda okolica, tam jest fajna latarka. I nagram kawałeczek. Cały czas się rozglądam tutaj za tymi zwierzakami z wielkimi płetwami. Się zrymowało. Niestety nic nie widać. No i jestem tutaj na parkingu. Zaraz Wam pokażę, jak się nazywa to miejsce. Bo oczywiście nie pamiętam. Jest. Cape Leeuwin, powiedzmy. Także tak to wygląda. Latarka Leeuwin. Dobra. No, a ja teraz zejdę tutaj na drugą stronę, kawałeczek nagram. I
będę uciekał tam po innych jakichś małych postojach. Prawdopodobnie zostanę dzisiaj w mieście Augusta, które jest tutaj z parę kilometrów stąd. Miałem dalej jechać, ale chyba mi się nie uda. Póki co tutaj zejść. No to jest pytanie. Tutaj nie przejdę raczej, bo jest taka dziura tylko. No nie ma jak tu przejść. Musiał iść tamtędy. Tutaj się nie będę pchał przez te krzaki. Chyba że... No dobra. Mała próba. Lądek Liuwin. Liuwin. Żebym wiedział. No nic, podchodzę sobie troszkę bliżej. No, kolejne bardzo fajne miejsce. Stąd fajnie widać latarnię nawet. Szkoda, że już tak się ściemnia, że wtedy nic nie zrobię. Fajnie by było też zobaczyć coś ciekawego, jakieś zwierzaki. Ale chyba się nie uda póki co. Także tyle. Ja uciekam w kolejne miejsce. Może jeszcze coś nagram dzisiaj, a może nie. Póki co do zobaczenia.